aż współpracujemy już chyba kilkanaście lat w takiej kwestii doradczej, widzisz, nie? Tak jest. No, i powiedz mi tak, czy zgodzisz się ze mną, że rok rokowi nierówny? To znaczy się, nigdy praktycznie rok rokowi nierówny i wydawałoby się, że człowiek już nabył doświadczenia, a co roku wychodzą nowe, niespotykane problemy, z którymi właśnie człowiek musi się zmierzyć i ta dorada jest właśnie bardzo potrzebna. Na samym powiedz mi, Tomasz, w tym roku ta pogoda u Ciebie i decyzje były na późniejszy siew, tak? Tak, z tego względu, że no, zapowiadane było załamanie pogody na początku kwietnia i wstrzymałem te siewy. Z uwagi pewno na zwięzłość gleby, na możliwość zaskorupiania. I to są w zasadzie dość często właściwe. Duży problem. W naszym terenie jest to duży problem, bo ta ziemia ma tendencję się do zagęszczania i robi się wierzchnią warstwą zagęszczenie, brak dostępu powietrza dla kiełkujących roślin. Przyznasz, że w tym roku jednak te obawy oczywiście nie do końca były tak trafione, zgadza się? To znaczy się no, całkowicie nie trafione, dlatego że mamy w tej chwili 19 maja i suma opadów w naszym regionie to jest 20 mm. Czyli to są żadne opady, ten zapas z zimy był żaden. Nie było zimy, nie było opadów śniegu i tej wilgoci to jest zapas wilgoci z zeszłego roku, która poszła no jednak głęboko w dół i na wierzchu nie ma. Czyli trafniejszą decyzją prawdopodobnie byłby wcześniejszy siew. Po standardowym nawożeniu, jakie wykonałeś tutaj oczywiście przedsiewnie, dokonałeś siewów pomiędzy 10 a 12 kwietnia, ale przyznasz, że już ta wilgoć bardzo mocno uciekała, tak? Tak, z tego względu, że pole było przygotowane nawet wcześniej, początkiem kwietnia, natomiast no, spodziewanych opadów nie było i można było ten termin siewu znacznie przyspieszyć. W jaki sposób, oczywiście z jakiejś tam współpracy ze mną, zmodyfikowałeś kwestię ochrony herbicydowej? To znaczy się... Posiewnie nie wykonywałeś? Posiewnie nie, ze względu na suszę, bo to można tak nazwać, że to już była susza, brak opadów, no nie zastosowałem żadnego herbicydu posiewnie z tego względu, że no nie było sensu, bo stomp, pendimentalina generalnie potrzebuje wilgoć i nie wykonałem tego. I wtedy jest skuteczny. Jest nieskuteczny zabieg. Podjęliśmy decyzję, że spróbujemy ograniczyć te chwasty, które będą, prawda, konkurować ze wschodami przedwschodowo w formie zastosowania glifosatu, tak? Tak. I przedwschodowo na jakieś dwa dni przed schodami został zastosowany glifosat. No i teraz po wschodach zwalczamy te chwasty w fazie właśnie liścieni. Umożliwia to dość skuteczną ochronę. Czyli zastosowany tutaj był herbicyd selektywny Goal, po przekroczeniu fazy, powiedzmy, liścia, w fazie pierwszego liścia właściwego tak. Zacząłeś od niskich stosunkowo dawek i w tym momencie niskich dawek. Tutaj widzimy, że mamy ładną siewkę, która jest w półtorej liściu. Ale posiada ona dzięki temu, że również rosła, wschody pojawiły się już praktycznie w trzecim tygodniu, czy nawet może troszkę tak, w granicach 20 dnia. 20 dnia posiewie. Posiewie, tak. Czyli można powiedzieć, że w warunkach tych sumy temperatur, która nie była najkorzystniejsza również w tym roku, bo te sumy temperatur nie były takie najlepsze. Te wschody były bardzo szybkie, bardzo zbliżone do... Normalne wschody. Normalne wschody, tak. Natomiast dzięki temu, że to rosło na sucho, generalnie można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, było 20 mm po zimie opadu, tych korzeni u Ciebie, Tomasz, na Twoich plantacjach jest w tym momencie około 5 i one już się rozgałęziają, czyli jest to dobry prognostyk na stosowanie tych parzących preparatów herbicydowych. To jest w miarę bezpieczne, ponieważ ten wosk, a założenie ewentualnie protektora,
będzie gwarantować, że tą kontrolę możesz tu, przynajmniej na tym etapie, zastosować dzięki tym właśnie preparatom typu Goal Londyn. Te preparaty jak najbardziej. W późniejszym terminie pewnie będziesz planował dla utrzymania dać do glebowego preparatu pewnie. Tak. Myślę, że w momencie trzech liści zostanie zastosowany właśnie pendimentalina z tego względu, żeby zabezpieczyć się przed wtórnym zachwaszczeniem. Dokładnie tak. Więc jeżeli nam się uda tutaj ograniczyć to zachwaszczenie, które oczywiście wymknęło się glifosatowi, to wówczas zastosujesz na czyste pole stomp, a po to, aby mieć stosunkowo długi ten firm na polu, który będzie trzymał wtórne zachwaszczenie. Powiedz mi, jak u Ciebie jest takie doświadczenie, bo stosujesz go od początku, preparat Scorpion. Czy jest to jakiś postęp w tym, co wcześniej było w tej chwili? Jest duży postęp z tego względu, że mając szczególnie na uwadze zeszły rok, udało się dzięki chyba Skorpionowi przede wszystkim utrzymać plantację zdrową. Czystą od potrytis. Tak. I praktycznie, jak pamiętam, pomimo, że wspólnie ocenialiśmy, że ta plantacja praktycznie stała w wodzie, bo były ogromne opady, niby nie pada, ale w tamtym roku był to znów taki rok przełomu, gdzie bardzo często nawiedzały te tereny duże opady deszczu i ona rosła w tych fazach, kiedy była już mocno zagęszczona w wodzie. Ja przyjechałem tutaj z taką delegacją producentów z Czech i pamiętam, że się bardzo dziwili, że przy tej dużej ilości opadu, jaki również u nich występował, ty utrzymałeś tak wysoką zdrowotność. To była bardzo wysoka zdrowotność. Można powiedzieć, chyba się zgodzisz z tym, że w momencie załamywania się liści praktycznie można powiedzieć, że liść był zielony. Tak, liście do końca i cebula zakończyła wegetację zdrowa, położyła list, załamała, także no nie było problemów. Czy to przełożyło się na dobrą jakość przechowalniczą? I to się przełożyło na bardzo dobrą jakość przechowalniczą, gdzie no, znając z rozmów, no problemy z przechowaniem były z tego względu, że cebule były chore zebrane. Czyli praktycznie u Ciebie, można powiedzieć, poziom odrzucanych cebul nawet przy nieskomplikowanej przechowalni był praktycznie minimalny. Minimalny. Ja takim swoim doradczym okiem w ramach tego projektu Onion Leader, w którym bierzesz udział, mogę powiedzieć, że pomimo tych nowych rozwiązań, które musieliśmy przyjąć w tym roku, bo po cóż tworzyć tej plantacji nowy stres, stosując na przykład pendimetalinę, kiedy ona i tak by była nieskuteczna, a w tej sytuacji pominęliśmy ten preparat doglebowy, przedwsodowy, posiewny i zastosowanie dopiero od glifosatu dało swoje rezultaty. Oceniam tą plantację bardzo dobrze, mimo że właśnie co dopiero zostaje zastosowane herbicydy selektywne, herbicyd Goal. Oceniam poziom zniszczenia chwastów jako bardzo dobry, poziom ewentualnych uszkodzeń praktycznie zerowy. Ta cebula po prostu rośnie. Po tym drugim oprysku powtórzonym ona rośnie, jest w drugim liściu właściwym, praktycznie nie ma przebarwień na liściu, one są niepowyginane i bardzo dobrze w zasadzie rokują, jeśli chodzi o kwestie dalszego wzrostu i rozwoju.